Jak patrzę na ten płonący Berlin, to mam takie déjà vu je, czy déjà vu, w sensie, że już to widziałem i nie widziałem w sensie, że plądrowaliśmy już kiedyś tam, bo już raz byliśmy w Berlinie. Chodzi o to, że już to nagrywałem, jak plądrowałem Berlin, jak go pacyfikowałem, żeby go utrzymać. I on w pewnym momencie był tak szczęśliwy z francuskiej obecności, że mi płacili podatki bez większego garnizonu. Ale to, że odcinki stracone, to nieważne. Jeszcze raz sobie przejdziemy wszystko, jeszcze raz wszystkie te bitwy stoczymy, jeszcze raz będziemy wyzywać grę od tego, że to jest upośledzone na najwyższym poziomie trudności, ale inaczej się nie da grać, bo ja jestem chorym psychopatą, jeżeli chodzi o Total War'y. Znamy końca tury, a ja witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest na polu Total War, kampania europejska. Przypominam, łapkę w górze i soczystym komentarzu. Jak wiecie, dzisiaj czeka nas dużo bitew, znowu z prusakami. O, Brytyjczycy idą. Wiecie, że jak pokonamy to ma... Ale ja coś złego mogę zrobić. Weź uciekaj, bardzo dobrze. Te trzy oddziały są genialne. Ale coś chorego zrobię. Tylko jeżeli to siądzie, to jestem mistrzem świata. Znaczy, musi być... Wojtyła się odpalić na tym agencie. A nawet Wojtyła o kryptonimie 0,5 litra. Bo jeżeli to siądzie, to mamy Londyn. Jak to siądzie, to... Znaczy, trzeba będzie jeszcze wygrać bitwę Londyn, ale jak to siądzie, to mamy Londyn. Uuu, panowie, to może się udać. Ale to był początek odcinka. Ale byłoby dobre. Spokojnie, ta Holandia sobie chodzi, ona zaraz wróci, ona tam tylko zwiedza. Wtedy na tych odcinkach też tam poszło, nie wiem dlaczego. A ta armia węgierska, co wam mówiłem wcześniej, że tam szła do tej Galicji, zginęła, no to u mnie poszła dalej i zginęła, bo Turcy zrobili na nich zasadzkę, a teraz oni się cofnęli. Nie wiem, czy mnie usłyszeli czy coś. Ostrzegłem ich, halo, to działa. Poszli się wyrąbali. Ale Turcja upadła wtedy. Mam nadzieję, że teraz nie upadnie. Rosja ich zaatakowała. Znaczy to było dobre, bo Rosja się skupiła na Turcji, ale sobie podbiłem Prusy, a potem poszedłem na pustą Moskwę. To... Co? Ktoś mi zrobił sabotaż? Ale ja to zmieniam na tego, na koszary. To co mi po tym sabotażu? Zamieszki? No wiem, że zamieszki. Nacja? O, Austria! No, kto by się spodziewał? Spokojnie, na Austrii też przyjdziesz. Prawo, cyk, prawo przemarszu, cyk, znamy dyplomaty, cyk, cyk, siema, szalom, witam, a ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem z nami Królika. Czy znamy dyplomaty, dobra, chwila, bo już wywariuję. Dobra, tu jest armia, którą musimy znaleźć. Panie Wojtyło. Dobra, już się nie dało, ale trudno. Ja zaryzykuję i ja pójdę. Ja pójdę na ten Londyn. Pójdę na te... Bo ta armia gdzieś tu siedzi, nie? Ona gdzieś tu stanęła i gdzieś tu zniknęła. Ona w tym lesie może siedzieć, albo gdzieś tu. No nie wiem, zobaczymy, ale stracę Walię, ale sprąduję Londyn. Złupię go, zniszczę i pozbawię Brytyjczyków całkowicie dochodu. I gdyby Hiszpania zdobyła Gibraltar, to by był koniec Brytyjczyków. No i też by się nie zbuntowali. Rozumiecie, o co chodzi? No właśnie, więc teraz idziemy na Londyn. Chyba, że bym wziął jeszcze tą armię i spróbował, a może tą armię? Weźmy tą armię, spróbujmy znaleźć, bo oni będą się ich przechwycić, bo oni tu wejdą. O właśnie, oni tu wejdą. Kurwa, ja muszę stoczyć bitwę. To jest zasadzka, nie? Ten oddział wpadł w zasadzkę, bo ja go przemieszczałem. Ci będą jako sojusznicy wychodzić z miasta. Bo zasadzka to będzie tak jak w Romie dwójce, nie? Że oni będą z każdej strony, po bokach, my będziemy w środku, w trybie marszowym. Rozegramy to. To może dobrze wyjść. Znaczy Londynu nie zdobędziemy, ale możemy tą armię pokonać. Pytanie, jeżeli ci też będą jako zasadzka, to przerąbane. Bo artyleria, ani kawaleria, znaczy ja kawalerię wykorzystam, ale artyleria będzie martwa. A nasza piechota w wymianie ognia przegra z ich piechotą, zdecydowanie. Zresztą nie mają niskie morale, 6 morale, jakbyśmy generała zabili. Mamy dwukrotnie, ponad dwukrotnie większe morale, no ale cenność to jest porażka. Jeżeli ci będą wchodzić jako sojusznicy, to jest do wygrania i trzeba generała zabić. No ten oddział poświęcimy, ale to jest poświęcenie, na które jesteśmy gotowi. Go. Okej, okay, i to jest zasadzka. Wsparcie. Przybyło nasze wsparcie. Twoje siły zostaną wzmocnione, pomoże... Dobra, skąd wy przyjdziecie? Wy przyjdziecie z tej strony, zarąbicie. Tu już widać, że wchodzi gwardia generalska. To jest ten oddział, który dał się przechwycić, ale tak naprawdę to my przechwycamy Brytyjczyków. To jest zasadzka w zasadce, czajcie. Oni myślą, że zrobili zasadzkę na ten oddział, a... Ej, tu są budynki. Dasz radę wejść? Nie, tu jest budynek do wejścia. Trudno, to wiesz co możesz zrobić? Weź się schowaj w tym lesie. W ogóle spróbuj przeżyć jak najdłużej, ich trollować, dopóki nasze oddziały nie wejdą na pole bitwy. Okej, okay, wchodzicie, może ludzie muszą dużo szybciej się... Tak, bo wy mnie atakujecie. Co to jest? Tu mają dużo... O Jezus, ale tu dział mają, a tu mają samą piechotę, idź w lewo. Jeżeli zaszarżujesz kawalerą, nawet się ucieszy, bo machniemy czworobok. Machniemy czworobok i będziemy mieć je gdzieś, nawet ci rozbijemy kawalerię tym oddziałem. Dobra, idzie nasz generał. Gdzie my chcemy się rozstawić? Panie! Panie!
Tu. Atakują naszego generała! Weź się rozstaw czworoboku. Ten czworobok powinien pokonać tą kawalerię, nawet kolejną. Dwa oddziały kawalerii z głowy. Okay, Boże, czworoboki to jest coś pięknego. Kolejny oddział, super. Chodźcie tutaj, go. A wy jak najdłużej musicie utrzymać przeciwnika tu w centrum, aż nasze oddziały nie wejdą na pole bitwy. Trzymać czworobok! Pięknie. Pięknie, o to chodzi, panowie. O, nawet generała puścili. Trzymać, walczyć do końca. Wiecie, że możecie w nich też strzelać. Okej, okay, kolejny oddział kawalerii wjechał. Wiecie co? Ej, w sumie tą kawalerię to nie trasimy tutaj, tylko rzucamy po ich artylerię. Go. Go, go, kawaleria, go. Kurde, jeden oddział kawalerii złamany, ale wam też już morale siada. Fakt, piechota przychodzi. Go tutaj. Nie strzelajcie się z piechotą. Jak możecie, niszczcie kawalerię, ale z piechotą nie chcę, żebyście się strzelali, no bo oni was zmasakrują. Jeszcze raz czworobok, bo kawaleria jedzie. Zdążycie? Aaa, tak średnio. Ale może jeszcze jeden oddział rozbijeć. I tak warto było, warto było. Bo nasza kawaleria już jedzie. Tutaj. Ten tutaj, a wy możecie tu wjechać. Gdzie jest nasza artyleria? Gdzie my chcemy artylerię rozstawić? Lepiej byłoby gdzieś tutaj, nie? Tylko, że te las, ale trudno dać radę. Rozstaw go tutaj. Mamy cztery artylerie czy dwie? Chyba cztery. Ci się wycofują? Wycofują się. Zwińcie czworobok i biegnijcie do przodu. Go, 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 go! Wytrzymacie pan! Nie, nie uciekajcie! Walczcie, dacie radę! Nasi ludzie uciekają, panie! A i tak dużo zrobili. Tak sporo rozbili, poobijali ich mocno. Bo spoko, warto, bo swoje zrobili i tak już. Czy my zdążymy tą artę przestawić? Chodźcie tutaj. Dobra, wy już w nich wjechaliście, ta? Pięknie. Tylko musicie szybko to zrobić, bo tu zaraz piechota wejdzie. Ci czworobok nawet machnęli. Weźcie jeszcze ten oddział, rozbijcie. Szybciutko. Dobra, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, bo widzę, że komputer to samo robi. Okej, okay, spoko. Szkoda, że ten oddział nie wytrzymał chwilę dłużej. Dobra, jeden artyleria rozbita, tu mają więcej, ta? Gdzie mają generała? No siema. O, jeszcze jeden oddział arty. Spoko. Pytanie, czy my się zdążymy tam przestawić, czy może nie lepiej po prostu was tu gdzieś machnąć, bo komputer chyba do mnie przejdzie. Dobra, na razie tu się rozstawię w takim razie. Bo wy zanim te działa przyciągniecie, ta, dawaj tu te działa. Cztery, dobra, cztery jednostki mamy. Dawaj tu, go. Ty, ale biegiem panowie, no nie, co wy robicie, jak ja nienawidzę, że jak oni... A, fatalnie, rozbiją mi. Fak, dragoni w nich wjechali. Jedź do przodu. A ty tym oddziałem spróbuj ich zbejtować bliżej nas. Fuck. Bo oni zamiast galopem to sobie kusem jechali, czy jak to tam się nazywa. I złamaliście ich. Dobra, ale gońcie tamtych, gońcie, gońcie, gońcie. Tak, tak, cały czas. Wyjdź teraz w tych z powrotem. Tylko strzelcie, powiedzcie, że macie przeładowane te swoje pistolety. Strzelicie? Strzelą. Strzelą? Nie strzelą? Przeszarży? Tak średnio, dobra, tych rozbili, rozbili. Jedź teraz za tymi. Okej, okay. Ty może ich na morale złamiemy, jest zajebiście. Jest genialnie. Tylko, że tu piechota jedzie, dobra, strzelili. Nice. Artyleria im ucieka, nie, oni mają tą konną, ich przestawiają. Dogonicie ich? Ty, czekaj, 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 ty do oddział wrócił. Zarąbiście, panowie, wy to jeszcze przeżyjecie to, jeszcze wszyscy wróćcie do domu. Może nie wszyscy, bo większość z was już zginęła. Ale go, go do tego lasu, go, biegiem! Kurwa. Arta tu będzie stała, tak? Lecz jeden oddział piechoty. Ten tutaj po prostu. Dobra, co tu się dzieje? Tu piechota biegnie. Daj ten oddział, wjedź w tą artylerię. A ta kawaleria niech odjeżdża. Pobiegiem. Okej. Okay. Maszerują, czworobok ustawiacie. Nie wiem, co wy robicie, ale nic nie robicie. Halo? Rozbijecie ich, świetnie. Kolejny oddział jedzie. Teraz w tych. 29. Cofnijcie. Gdzie jest ta druga kawaleria? Dawaj ją. Okej, jest dobrze. Jest dobrze, tylko zdążymy, jeżeli zdążymy działa rozstawić, to powinno być coś w lancuś, że tak powiem. O, ta, bo oni o kurwa, ale karteczami machnęli. Schowaj się. Ci morale może paść.
Dobra, spróbuj teraz, bo ta piechota wystarczająco daleko się odsunęła. Ten oddział też gdzieś tutaj rozstaw na razie. 29, 37, 5 się dać radę, ale biegiem panowie, to ma być szarża. Bokiem się ustawili, strzelacie, nie strzelacie? Szarżujecie? Okej, tylko żeby morale tym nie spadło, bo przydałoby się jednak mieć dwa oddziały kawalerii. To zawsze dużo bardziej ułatwia sprawę. Wiedźcie w nich. Okej. Również biegiem na pole bitwy. Biegiem, panowie. O fuck, bo oni już prawie przyszli. Wy dopiero idziecie. O Jezus, o Jezus. Dobra, rozstawiaj tu, gdzie możesz, to Mart. Dawaj tu. Stawcie się, bo oni już prawie do was doszli. Ten oddział dorzuć tu. Wy podejdźcie bliżej, jak możecie. Okej, co tu się dzieje? Kurwa, piechota. Dobra, trudno, wjedziecie. Dacie radę, zanim piechota was strzeli. Rozbijecie tą artylerię. Dobra, odprzodkuj działa, jak możesz. Też biegiem. Też biegiem. Jest tu jeden. Ci idą. Chyba nawet was zasięgu nie mają. No rozbijcie tą obsługę dział, ile was może tam kuła. Dobra, do tyłu. No nie jest łatwo, wam powiem. Nie jest łatwo dowodzić tą armią. Trochę w dole stoicie, ale trudno. Ludzie uciekają, panie. No nie, no bandyci. Gdzie te posiłki? Okej. Okay. Przodku kolejne działa. Nie, w sumie nie jest aż tak źle. O kuźwa, sporo ich idzie. Okej, okay, odprzodkowane, odprzodkuj te działa. Już się strzelacie. A, ten oddział się z dwoma strzela, ale tu już posiłki i do... Gdzie ty polazłeś? O rany, szalony. Dobra, stań tutaj w takim razie. Dwa oddziały mi uciekły. O Jezus, po kawalerii. Dobra, pal licho tą kawalerię. Znaczy ona by się przydała, ale damy radę. Wiecie co, dajcie tą samą artylerię i strzelajcie tu. Bo nawet jak nie traficie, to... O kurde, generała. Generała to jest podstawa. Przecież oni mają niskie morale. Wrogi generał zabity. No i po sprawie. Okej. Okay. Jednak arta daje radę. Tylko, że trochę w dole stoimy. Troszeczkę, ale dacie radę. Dobra, teraz ty, tak? Ty, mój drogi towarzyszu, bracie, przyjacielu, podejdź tu. I wy w sumie teraz też musicie pójść, podejść do przodu. Możemy troszeczkę sobie po plecach strzelać, ale chodzi o to, żeby było dobrze, rozumiecie? Tu są kolejne trzy oddziały. Daj te dwa na tą flankę jeszcze i ta prawa flanka powinna być już załatwiona. Ciebie wrzucimy na lewą, tylko że to jest ciasno. Ty gdzie stoisz, że nic nie robisz? Stoisz tu i nic nie robisz. Dobra, to stój na razie. Okej, okay, no powinniśmy to porobić na morale. Kurde, a ten oddział to co on tu robi? Czekajcie, jak to jest? Jesteście tu? Wsadź go tu. Okej, okay, w tym lesie nic nie widać, ale tu jest normalnie regularna bitwa. Nie wiem, czy na magnety nie powinniśmy w takiej sytuacji rushować. W takich niskich moralach przeciwnika. Ale fatalnie. Nie, no muszę przestawić te działa, no. Weź przestaw te działa, bo mnie to zaraz coś trafi. Musimy mieć tą konną artylerię, bo to manewrowanie tym w czasie bitwy to jest jakiś dramat. Weź to przestaw, póki ich jeszcze nie ma za dużo. Okej, no oddział wchodzi, dawaj go tu. Go. Kurde, nie widzę, co tu się dzieje. Gdzie są te Brytyjczyki? Tu jest jeszcze... tu jeszcze jeden oddział Brytyjczyków jest, o matko. A, i na bagnety poszli. Okej. Okay. Okej. Okay. Niech będzie. Jak chcecie się tu snabać. O kurwa! No tego to się nie spodziewałem. Nienawidzę tej gry. Dawaj tu, szybko. Szybko. Nein! Zatrzymać ich! Fuck, no i po działach. Znaczy, uratujemy je, ale mi obiją obsługę. I to jest najgorsze. Do tyłu, panowie, biegiem. 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 Go.
Tu, tłuc się z nimi. O Jezus. Zostaw te działa, uciekaj. O matko. Dobra, ci rozbici, nice, ci są rozbici, super, o to chodziło. Ile straciliśmy? 3 na 4, 4 na 4, 4. Dobra, jedno działo w sumie straciliśmy po tej szarży. Spoko. Weź generała cofnij, żeby nie stracić generała. Kurwa, ale tą artę muszę do przodu pchać. Trudno, wiem, że was wjechała w was artyleria, ale musicie iść de facto za tą artylerią, żeby was rozstawić. To i tak będzie dół. Trudno. Do nich. Okej, wy ich jak ta kawaleria dojedzie, to tracę wiary w tę grę. Okej. To jechała, nie dojechała, macie farta. Czekajcie. Z 160, nawet w nich nie strzelacie, nie? To jest jeden oddział. Weź go rozstaw. Brakuje mi tego, że do podświetlania jednostek, bo teraz w tym lesie nic nie widać. I ciężko to ustawiać, ale dobra. Wy powinniście ich pokonać na bagnety. Nawet was możemy rzucić do pomocy. Rozstaw się bokiem, oddaj salwę w tą kawalerię, powinno pomóc. Kolejne dwa świeże oddziały. Aha, wy w tego strzelacie, okej. Nie, ty miałeś cofnąć, co ty robisz? Do tyłu mówiłem! No, proszę, szalony, że... Ci ludzie uciekają, panie! Którzy? Co? Porąbane. Dobra, rozbita ta kawaleria, rozbita, super. Tylko, że ja nie ustawię tutaj tej artylerii, bo oni nie zdążą. O matko. Dobra, rozstawcie się po prostu tutaj, ty wracaj do linii. Go. Rzuć tutaj, bo tu jest jakiś Sodomy z Gomory, że tak powiem. Jak możesz, to od przodku i to działa. Kolejne dwa oddziały weszły. Chodź tu, będziemy flankować, domykać. Ty może na lewą się przydasz. Okej, good. Przodkuj, przodkuj. Co tu się dzieje? To jest jakaś nieporozumienie. Czy możecie w końcu wygrać z nimi na bagnety? Wy nie mówcie, że ten oddział 2 skosi moje oddziały. Jak ci Francuzi są beznadziejni, ta piechota liniowa gówno robi, no. Rzuć jeszcze tych na bagnety. No jak oni... No irytuje się troszeczkę. Rzuć też... tych też na bagnety, bo to jest jakieś nieporozumienie. Musimy pokonać ten oddział, bo on tam całą prawą flankę, znaczy lewą flankę nam kontruje. Dobra, odprzytkowane te działa. Zmieniajcie na kartacze i walcie po nich. Walcie, żeby kamień na kamieniu nie został. Wyrównać biegiem. No zdegraduje wszystkich. Weźcie cztery działa was strzałem, weźcie dobrą salwę i nie będzie. No przecież to jest 8 armat. Okej. Okej. Pięknie, 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 masakrujcie ich. Dobrze, dobrze, ale ich koszą. O to chodziło, panowie. W końcu pokonaliście. Boże, trzy oddziały musiałem zużyć. Wiecie co, ci nie mają moralów. Po prostu wejdźcie w nich, wejdźcie w nich. Ci w lesie wytrzymujecie, wytrzymujecie. To jest ten oddział, to jest cały czas ten oddział, co był jeszcze w zasadzce. Chodź tutaj się przydasz. Oni na bagnety wszyscy lecą. O Jezus, no porąbani. Dobra, jak oni wszyscy chcą iść na bagnety. Zatrzymaj już, strzelajcie. Walnijcie tu. Walnijcie tu. Tylko nie po działach, proszę. O Jezus. No. Możecie strzelić? Fuck. Zwyrole się na działa rzucają. Czuję się, jakbym z jakimiś dzikusami walczył, co rzucają się na działa. Dobra, wygramy to, ale artylerię nam rozbiją, prędzej czy później. Okej, dobra. Ci rozbici. Te dwa działa, znaczy te dwie jednostki walczą. Teraz tak. Ty pomożesz tych dział bronić. Który jest najbardziej obity? Ty. Weźmy ty, żeby mieć pewność. Wyjdziecie z tego i ustawicie się tutaj. Ten drugi oddział. Razem... Nie, na razie ciebie tutaj dam. Okej, dobra, coś takiego. Szkoda, że mi kawalerię rozbili. Dobra, i teraz tak.
Wy walczycie na bagnety, uciekajcie, żeby nie ginąć. Też walczycie na bagnety. Nie, jeszcze nie walczycie. Kurwa, nie widzę, co się dzieje. A, to talent creek. O, zmasakrowaliście ich, świetnie. Strzelajcie po tych. Wy się cofnijcie z powrotem do szeregu. Wiem, że pauzuję, ale widzicie, że to jest straszna bitwa logistycznie. Jeżeli mamy to wygrać, a chcemy to wygrać, no to musimy się troszeczkę nagimnastykować. Okej. Okay. Gdzie te działa są? Aha, ci już uciekli, tak? To nie gońcie ich, o Boże, wy ich gonicie. Coś takiego, go. Okej. Okej, okej, okej. Wszyscy, co strzelają, walcie po tych. Nie! O Boże, myślałem, że to generał poleciał. Aha, bo wy się tu tłuczecie z nimi, to do tyłu. Weź morale im podnieś. Wiesz co? W sumie zaszarżuj im na bagnety na plecy. Tutaj, okej, good. Ci rozbici. Kurwa, 5 oddziałów was strzela w tym lesie. Chaos. Totalny chaos. Na bagnety, zobacz. Jeden z naszych oddziałów. Który? Całą amunicję, panie. Jest ten. To jest znak. To jest znak, żeby ich znieść w końcu, bo tu posiłki wracają im. A może nie? Do przodu. Do przodu. No artyleria nam to ugrała, poważnie. Jak oni się rzucili na szarżą tą artylerię, to ona tak zmasakrowała te oddziały. Patrzcie, to tutaj wszystko padło i ta lewa flanka, to straszne. Jezus, co tu się wydziało? Ten oddział też zrobił robotę, że ich przytrzymał i w ogóle zbejtował tą całą tą ustawkę. Znaczy, żeby nie było, straty ponieśliśmy i to jest zrozumiałe, walcząc z Brytyjczykami, którzy de facto mają najlepsze jednostki, ale to są tak minimalne straty. Spodziewałem się dużo, dużo większych, naprawdę dobrze poszło, poważnie, ta bitwa dobrze wyszła. Gdybyśmy tylko tą artylerię może nie tracili, może niepotrzebnie tą artylerię, znaczy kawalerię tam straciliśmy na początku. Znaczy ona swoje zrobiła, ale ona powinna przeżyć, o to chodzi. Okej. Rozstaw się. Wy w sumie możecie wrócić do działu. Halo, no po prostu pady do was stają, jedna dobra salwa ich nie ma. Ustaw ich tutaj. Okej, go. Daj im zachętę. Jak to tam się nazywa? Okej. O, wracają. Uwielbiam to, jak nagle te oddziały postanawiają wracać. Weź ich, przestaw tutaj. Tyle piechoty was ładuje, a wy dalej nic. Moi by już dawno pouciekali. Znaczy, część moich już uciekła. Czemu ten oddział nic nie... Aha, bo on się ustawiał. Dobra, uciekli. W końcu, dziękuję. Dziękuję wam, że uciekliście. Go. Nie po swoich. Idioci. Tu. Okej. Tak w sumie wszystko daj, bo to tylko przedłuża tą bitwę do przodu. Okej. Was w sumie na razie nie ma co przestawiać, stójcie tutaj, jesteście w razie czego drugą linią. To pierwsza linia powinna załatwić, bo tu już niedobitki są. Biegiem, panowie. A nie, czekaj, ty nie masz amunicji, nie? Tu w sumie nie masz co iść, dobra, przyspiesz to. Na bagnety? Nie, wystrzelałem ich. Też wystrzelać. Jeden z naszych oddziałów zużył całą amunicję, panie! Na bagnet. Talent Creek do samego końca. Enzig muszą walczyć. Jeszcze przy tak wysokich moralach. Ostatni oddział bez generała. O, szarża polecia. Szarża, ja powinienem na szarże same walczyć. Zresztą nie, jak walczyliśmy na bagnety 2 na 1, to oni też wygrywali. Zbustowane gówno. Może powinienem dobijać uciekinierów. Nie chcę mi się. Jak to z... Aha, bo to jest ta... Boże, ja myślałem, że ja całą armię straciłem. Straciliśmy tylko połowę. Przecież, no, oni się wycofali. No tak, no ale nici z podbojów Berlina, Londynu, no tym nie pokonam drugiej armii. Szkoda, bo plan był taki, że on wykryje tą armię i ją sabotuje. Dzięki czemu my sobie pójdziemy bokiem i wejdziemy, zatoczymy bitwę Londynu. No tak, to nie wyszło. No trudno, nie można mieć wszystkiego.
Ty stań sobie tutaj. Okej, łupimy szlak handlowy. Ty spróbuj złupić im jeszcze więcej. Okej, możesz nawet tutaj przejść. Czy możesz wyjść tędy? Okej, good. Ja coś tu mogę werbować. Aha, to się nie werbuje, bo oni to złupili. Dobra, niech będzie. Ale bitwa mimo wszystko udana, bo ta armia nas nie nawet jak to dośle połączą, to chociaż oni będą... Czekajcie, oni tu mają uzupełnienia jakieś szalone. Mogę zobaczyć wasze uzupełnienia. Nie, nie macie szalonych uzupełnień. Dobra, spoko. Mogę nawet was pójść i dobić, ale nie chcę. Czy nie mamy szalonych uzupełnień. Dobra, jak zmienimy to na punkt garnizonowy, w sensie koszary, to będzie dużo łatwiej. Dużo, dużo łatwiej. O, fajny port. Szkoda, jakby ktoś wam go złupił. Poważnie, tak powinniśmy w tym momencie osłabić gospodarkę Brytyjczyków. Też naprawili ten port. Nie wiem, jak się tam dostać. Dobra, spoko. Północ złupiona, w samym Londynie tylko siedzą. Okej, okay, nice. Dobra, podoba mi się to. Naprawdę mi się to podoba. Dobra, mamy 7000. Łuk triumfalny za 10 tur się zbuduje. Sąd apelacyjny. Za jedną turę oddziały. Są w sumie już oddziały. Teraz zostały Prusy. O Jezus, dobra, teraz tak. Ty idziesz na Hanower i musisz zdobyć ten Hanower. Przechwycą nas? Nie, okej, okay. Co oni tutaj mają? Kawalerię? Generalnie mają generała jakiegoś. Gdzie są moi agenci? Tu są moi agenci. Czy dalibyście radę? Właśnie, co ja bym od was chciał? Tą armię sabotować, tą armię sabotować. Moglibyśmy pewien manewr wykonać. Spróbuj zabić tego generała. Zacznij od Blusiera. Dobra, Blusier zabity. Blusier jest tak łatwy do zabicia, że to jest straszne. Teraz tak, ja bym chciał, żebyś ty spróbował zabić drugiego generała. Dobra, to by się nie udało, ale spoko. Landwera, widzę, że Volksturm się odpala. Teraz tak. Bo chcę rozbić tę armię pojedynczo. Tylko żeby to zrobić, muszę pewną rzecz wykonać. Mianowicie muszę zablokować Szczecin. Okay. Trzy stajki. O Jezus, jak on to zrobił? Jak on to zrobił? Tylko, że tą bitwę chyba poza kamerą rozegram, albo nawet na automacie, jak dobrze siądzie, bo to jest kolejna bitwa z Prusakami, teraz było z Brytyjczykami, nie chcę mi się kolejnej takiej samej bitwy. Jeszcze dzisiaj nawalczymy, więc co? Kończymy odcinek? Tak, kończymy odcinek. Łapek w górę, soczysty komentarz. Widzimy się już jutro, cześć, trzymajcie się, na razie.